chciałabym zaprezentować nowe książeczki, właśnie też w wersji takich kart aktywności, które możemy w dowolny sposób układać. Tym razem książeczki, które się nazywają Trening Wzroku Puzzle. I właśnie mamy trzy rodzaje takich książeczek. Puzzle dwuelementowe, puzzle trzyelementowe i puzzle czteroelementowe. Do tego mamy również zestaw właśnie zalaminowanych elementów do danej książeczki. Na początku chciałabym zaprezentować pierwszą książeczkę, puzzle dwuelementowe. W środku wygląda mniej więcej tak. Jest wykonana w formacie A5. Właśnie tutaj mamy już w formie zaszyfrowanej książeczki i zadaniem dziecka jest dopasowanie drugiej połowy. W prosty sposób następuje montaż danego obrazka dzięki naklejonej już rzepie. Następnie odszukujemy drugą część obrazka danego i przechodzimy do następnej strony. W ten sposób ćwiczymy nie tylko percepcję wzrokową, jak również koncentrację uwagi, też inne umiejętności, chociażby motorykę i mowę poprzez rozwijanie, co to jest, czego brakuje, że brakuje drugiej połowy, na przykład jabłka. Tutaj brakuje nam drugiej połowy chmurki z deszczem, tutaj dwie połowy chmurki z burzą i tak dalej, i tak dalej. I później możemy w łatwy sposób odmontowywać naklejone właśnie rzepy. Jak widać, mocno trzymają, nie odchodzą. To jest dodatkowym atutem właśnie wykonania tej książeczki. Do każdej książeczki jest dołączony taki zestaw kart. To jest książeczka dwuelementowa. Tutaj mamy książeczkę trzyelementową wraz z zestawem właśnie obrazków. Tutaj w książeczce mamy takie stopniowanie trudności, gdzie najpierw właśnie musimy zapoznać się właśnie z rozwiązywaniem zadania poprzez dodawanie jednego obrazka do właśnie książeczki, szukając elementu. Tu mamy akurat kawę, tu mamy owoc, szukamy owoca, pomarańcz. I następne strony też mają po jednym obrazku, natomiast w dalszej części naszej książeczki już brakujące są dwa okienka, więc już ta trudność jest większa. Dziecko również naczepia elementy i tworzy ryb. Tak to wygląda. Mamy elementy. I ostatnia książeczka, puzzle czteroelementowe. Tak jak wspomniałam wcześniej, też w różnych poziomach trudności, począwszy od jednego elementu brakującego do elementów brakujących dwóch, tak jak w treningu puzzli trzyelementowych, gdzie brakowało dwóch okienek. I na końcu mamy aż trzy elementy do uzupełnienia. Na przykład mamy tu traktor i zadaniem dziecka jest właśnie ułożenie traktorka z trzech elementów. No już jest to nie lada wyzwanie dla dziecka. Nasze książeczki następne są w wersji osobnej, czyli możemy zakupić sobie jedną książeczkę, którą chcemy, jak również w wersji zestawu. W wersji dodatkowo orzepowanej, tak zarówno jak na elementach, jak i na kartach aktywności, jak i bez, gdzie możemy sami wykonać to na przykład w domu. Nasze książeczki dostępne są na naszej stronie internetowej www.pomocyterapeutyczne.com.